Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, czy Cayman nadaje się w daleką podróż, czy można takim samochodem podróżować, robić dużo kilometrów, czy jest to zwykły samochód sportowy. Zapraszam do oglądania odcinka. Pierwotnie mieliśmy pojechać czwórką Mariki ze względu na to, że chcieliśmy zabrać ze sobą nasze zwierzaki. Ale okazało się, że żeby pojechać poza Unię Europejską, nie wystarczą same paszporty, które nasze zwierzaki posiadają, ponieważ rok temu byliśmy w dalekiej podróży kamperem. Wówczas wyrobiliśmy takie paszporty. Okazało się, że trzeba mieć aktualne badania na przeciwciała, przeciwwściekliźnie, żeby pojechać do Czarnogóry. Na takie badania czeka się około 3 tygodni. A my na takim mega spontanie zdecydowaliśmy się jechać na wakacje. Sami nie wiedzieliśmy, gdzie pojedziemy, tak więc padło na Czarnogórę, ale okazała się taka sytuacja. No co, kurczę, burza mózgów. Udało nam się zorganizować opiekunkę dla naszych zwierzaków. Tak więc padło na to, że lecimy Caymanem. I to mi się bardzo spodobało. Wyjazd w piątek. Pierwotnie mieliśmy pojechać gdzieś koło godziny 14, a może nawet wcześniej, ale przez to, że musieliśmy zawieźć zwierzaki, spakować wszystkie potrzebne rzeczy, wyjechaliśmy około godziny 18. I na strzała zrobiliśmy 333 km. Zatrzymaliśmy się w miejscowości Łaziska, gdzie przenocowaliśmy. O 6 rano pobudka, szybkie śniadanie, tankowanie auta i w drogę. Tym razem 942 km, które były bardzo trudne, ale to nie ze względu na to, że jechaliśmy autostradą. Bo autostrady to było pstryk i nie było problemu. Przejechaliśmy na szybko Czechy, Słowację, Węgry. I taka niecodzienna sytuacja, słuchajcie, na Węgrzech. Zatrzymaliśmy się na tankowanie i na zjedzenie czegokolwiek. Ale jadąc w ogóle tą autostradą, Marika jeszcze ogarnęła temat winiet, czyli zapłaciła winietę właśnie na Czechy, na Słowację i na Węgry. No i słuchajcie, zatrzymaliśmy się na tej stacji benzynowej. Marika tak patrzy i mówi, kurczę, ja wpisałam zły numer rejestracyjny. No i słuchajcie, bardzo duży stres. No ale nic, wsiedliśmy w samochód w czasie podróży przez Węgry. Jest jeszcze Unia Europejska, więc śmiało można było dzwonić, korzystać z internetu, tak żeby nie nabijać pieniędzy. Marika zadzwoniła na infolinię właśnie do Czech, do Słowacji, na Węgry. No i temat udało się ogarnąć, bo tak naprawdę na to jest ileś tam czasu, nie wiem, 24 godziny czy coś. Także nawet jak przejedziecie jakieś państwo, w której jest winieta, to można to opłacić później. Zresztą takie coś jest też w Polsce, także nie było problemu. W każdym razie przejechaliśmy 942 km dokładnie w 12 godzin. No i co? Nocleg w Bośni. W każdym razie to była najtrudniejsza droga, bo tutaj mieliśmy do przebycia, dokładnie zaraz Wam powiem, do przebycia 330 km. I tę drogę przebyliśmy w 6 godzin. A to dlaczego? Dlatego, że jechaliśmy krętą drogą. Momentami były to bezdroża, był shooter. Bardzo ciężko się jechało. Trzeba było mijać się z samochodami. No i co? I do tego wszystkiego dojechaliśmy na granicę właśnie Bośni i Hercegowiny z Czarnogórą. I co? I tam bardzo długo czekaliśmy, więc tu straciliśmy dużo czasu. Tuż po przekroczeniu granicy Bośni i Hercegowiny z Czarnogórą Marika zaplanowała fajny punkt widokowy, na który właśnie przyjechaliśmy. Zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda. Jest naprawdę pięknie, jest naprawdę fajnie. Prosiak sprawuje się perfekcyjnie. Takie obrazki w Czarnogórze to normalka. Grubo. Więc ta droga była taka, że były piękne widoki,
taka natura, dzicz, i dlatego, dlatego zajęło nam 6 godzin te 330 kilometrów. Dotarliśmy w końcu do Casa Montenegro Residence, tam gdzie zabukowaliśmy sobie nocleg. Był to taki apartamentowiec, w którym mieliśmy dwa pokoje, piękny widok, klimatyzację, co więcej, kurczę, parking. To było najważniejsze właśnie, żeby był bezpieczny parking, żeby było gdzie postawić po prostu samochód i się nie martwić, że gdzieś ktoś zahaczy i tak dalej. Oczywiście większość takich apartamentów, o takich ośrodków w Czarnogórze posiada jakiś tam wspólny basen, także tutaj też był basen. Był też widok na pas startowy lotniska, które jest koło Tivat. Dla ciekawskich taki apartament na 11 dni kosztował nas 1425. Dobrze, jesteśmy w tej Czarnogórze. No to co, trzeba sprawdzić prosiaka, jak spisuje się na krętych górskich drogach. Tak więc zrobiliśmy około 650 km przez 11 dni, jeżdżąc w koło komina. Między innymi przejechaliśmy ciasne, wąskie uliczki wzdłuż Zatoki Kotorskiej i tam naprawdę było bardzo duże wyzwanie dla prosiaka, dla Porsche i dla kierowcy, ponieważ trzeba było się mijać niekiedy z samochodami, które ciągnęły przyczepę kempingową. No ale udało się. W każdym razie warto było pojechać, ponieważ wzdłuż Zatoki Kotorskiej, jak sobie jechaliśmy, były piękne widoki, niecodzienne uroki przyrody, że tak powiem. Góry, woda. Słuchajcie, to bardzo fajnie wszystko wygląda. 650 km kajmanem przez 11 dni w koło komina. To uważam jest bardzo dużo, bo tak naprawdę daleko nie odjeżdżaliśmy. Byliśmy między innymi w miejscowości Święty Stefan, czyli Sveti Stefan, o, dokładnie tak się nazywa ta miejscowość, na której jest taka prywatna wyspa. Wyspę widzieliśmy również jak na dłoni. Spotkaliśmy właśnie samochód Jugo i to była chyba tak naprawdę najdalsza wycieczka do Sveti Stefan. Generalnie nie wyjeżdżaliśmy nigdzie daleko, dlatego że tam w Czarnogórze drogi są wąskie, kręte i są bardzo duże korki w miastach. Tak więc my jeździliśmy bardziej po górach, omijaliśmy wszystko, żeby po prostu nie stać w korku, a jeździć samochodem. Wybraliśmy się też w takie fajne, ustronne miejsce, gdzie jechaliśmy właśnie taką drogą, można powiedzieć dziką, również wąską, krętą, dojeżdżając do takiej restauracji, powiem wam, kurczę, to nawet wioska nie było, bo tam było kilka tylko domów, restauracji Tres Olives. I ta restauracja znajduje się w odległości około 20 km od miejsca, w którym właśnie mieszkaliśmy. Jadąc do tej restauracji po drodze spotkaliśmy stare auta, takie porzucone. Zresztą to są takie obrazki, które można w Czarnogórze, w Bośni czy w Serbii spotkać. Dodatkowo też odwiedziliśmy takie kościoły prawosławne, czyli cerkwie, przy których zawsze jest mały cmentarz. No, oczywiście opuszczone budynki, bezpańskie psy, tego typu rzeczy. To są normalne obrazki w Czarnogórze. W każdym razie dojechaliśmy do tej restauracji. Restauracja okazała się prawdziwą petardą. W tym miejscu od razu pozdrawiam właścicieli restauracji, Jeleny i Miłosza. Bardzo sympatyczne osoby. Miłosz okazał się, że jest fanem marki BMW. Ma BMW F10 i ma motocykl GS. Pokazał mi to wszystko.
porozmawialiśmy sobie, a tak naprawdę to przyszedł po prostu powiedzieć, że przyjechaliśmy fajnym Porsche, ale on jest fanem BMW. No i tak od słowa do słowa opowiedziałem mu, że jestem, że prowadzę warsztat samochodowy, że się ścigam, pokazałem mu zdjęcia, także bardzo fajne spotkanie. Polecam tą restaurację, ponieważ ryba jest świeżutka. Dostajecie do wyboru ryby, które mają świeże. Pokazujecie palcem, ryba zostaje usmażona, dostajecie rybę z ziemniakami. No i powiem wam, palce lizać. Oprócz tego pojechaliśmy na taki punkt widokowy, który nazywa się Horizont Bar. Z tego punktu widokowego widać całą panoramę, że tak powiem, Zatoki Kotorskiej. Jest taki taras właśnie widokowy, do którego schodzicie i wszystko widać jak na dłoni. Z atrakcji, które możemy wam polecić, to jest taka nowo otwarta kolej linowa. Nazywa się Cable Cars. W każdym razie nie pamiętam już, ile to kosztowało, czy 20 euro za osobę, czy 15. W każdym razie warto pojechać tą koleją, ponieważ widoki są nie do opisania. Takich widoków nie zobaczycie jadąc samochodem. Wjechaliśmy na sam szczyt, zobaczyliśmy całą Zatokę Kotorską. Dużo ładniejszy widok niż z Horizont Bar. No jest to wszystko nowoczesne, klimatyzowane, także bardzo fajnie, polecamy. Dzięki tej kolei pojechaliśmy później obejrzeć Fort Gorazda. Jest to taki fort zbudowany tam, nie wiem, w 1880 którymś roku, wybudowany przez Austro-Węgry. No i później pojechaliśmy tam samochodem, też kręta, fajna droga, naprawdę polecam, jeżeli ktoś lubi właśnie jeździć takimi drogami, zwłaszcza autem, które jest do tego przystosowane jak kajman, to polecam. Kolejną ciekawą atrakcją niemotoryzacyjną. Niemotoryzacyjną dlaczego? Bo nie jedziemy tam samochodem. Jest rejs szlakiem Zorana. Jest to taki rejs po tak zwanych czarnogórskich Karaibach. Rejs kosztuje 50 euro od osoby, trwa 6 godzin, także polecamy. Rejs zaczyna się w porcie w Budwie, w Starej Budwie. Przy okazji zobaczycie sobie starówkę, na którą warto wejść. Starówka naprawdę jest bardzo urokliwa, bardzo fajna. Są wąskie takie uliczki. No słuchajcie, nie codzienny widok, warto to zobaczyć. Zresztą z tego co wiem, Budwa jest jednym z najstarszych miast w Europie, także polecamy. Co można zobaczyć podczas rejsu? Podczas rejsu w jedną stronę, bo statkiem płynęliśmy do takiej prywatnej plaży, także przez godzinny rejs w jedną stronę zobaczyliśmy, jak plażowicze na przykład skaczą ze skał do wody. Zobaczyliśmy latające spadochrony, które były holowane przez statki czy przez motorówkę. Zobaczyliśmy Stefana, właśnie tą wyspę, którą byliśmy wcześniej. Zobaczyliśmy ją z morza, z innej perspektywy. Naprawdę warto zobaczyć. Dopłynęliśmy do takiego fajnego zakątka, do takiej zatoczki, że tak powiem, która jest w górach. Są jakieś tam jaskinie. Woda jest przezroczysta, widać właśnie dno. W każdym razie dopłynęliśmy do tej prywatnej plaży, która jest w takiej zatoczce i tam dopłyniecie tylko i wyłącznie właśnie statkiem. W każdym razie tam zostaliśmy powitani rakiją. Spędziliśmy na tej plaży około 4 godzin, aż do zachodu słońca. Uważam, że za 50 euro naprawdę warto. Nie są to jakieś duże pieniądze, a zobaczycie coś, czego nie zapomnicie do końca życia. Teraz takie podsumowanie, czy kajman nadaje się. Słuchajcie, według mojej oceny nadaje się. Dzięki temu, że ma dodatkowy bagażnik z tyłu, spakowaliśmy nawet Mariki biuro w postaci iMac'a. Zabraliśmy wszystkie potrzebne rzeczy i tak naprawdę jeden bagażnik z przodu i drugi bagażnik z tyłu nie był zapakowany po same pomidory, że tak powiem, ale jest też jedna fajna zaleta. Dzięki temu, że kajman był zapakowany, właśnie był bardziej ciężki,
dzięki temu był bardziej komfortowy i dużo lepiej się podróżowało właśnie na jakichś nierównościach, na tego typu rzeczach. No to, że Cayman nadaje się na autostradę i szybkie przemieszczanie się na szybkich drogach, no to tego to nawet nie muszę mówić, bo to chyba każdy wie. Najważniejsze, że Cayman nadaje się właśnie na takie kręte, górskie, wąskie drogi, gdzie możecie szybko dohamować, zjechać, minąć się z jakimś samochodem. Jest szybki, sprytny, zwinny, co powoduje, że możecie bardzo szybko i w sposób bezpieczny wyprzedzać samochody i połykać kolejne kilometry szybciej niż normalnym samochodem. Okazuje się, że w Czarnogórze i w Bośni, od razu miejcie to na uwadze, jak tam będziecie jeździć właśnie tymi wąskimi drogami górskimi, że momentami asfalt jest mało przyczepny. Powiem wam, że nieraz lekko dotknąłem hamulca i od razu było czuć, jak się włączają ABS-y. I w łuku na przykład 180 stopni, gdzie był nawrót, auto jechało w takim uślizgu. Po prostu mało przyczepny asfalt, a prędkość nie była jakaś duża, no po prostu jechałem tak, jakbym jeździł w Polsce po prostu samochodem. Ale co się okazuje, gdy właśnie jest taki mało przyczepny asfalt, dobra opona, to nie musicie nic robić. Cayman jedzie jak po sznurku, po prostu robicie swoje, nawet nie odpuszczacie gazu, tylko po prostu jedziecie. To jest fenomenalne. No powiem wam, że Cayman naprawdę sprawdził się perfekcyjnie. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że ja mam 1,70 m, więc samochód jest też mały, zwinny. Ja też nie jestem kawał chłopa, więc nie odczułem ani razu żadnego dyskomfortu. Dyskomfortu nie odczuła też Marika. Także tak naprawdę moim zdaniem Cayman nadaje się w dalekie podróże. Oczywiście nie jest to samochód terenowy, tak więc jak gdzieś pojedziecie w jakieś, nie wiem, jakąś dzicz, taką fest, no to Cayman się nie sprawdzi. Aczkolwiek tymi drogami, którymi my jeździliśmy, osobiście nie wybrałbym się na przykład moją szóstką, dlatego że na 100% bym uszkodził miskę, a tutaj Cayman przeszedł perfekcyjnie, może ze dwa razy gdzieś tam jakiś kamyk czy jakiś coś było słychać w podwoziu, gdzieś tam poleciało, ale dał radę i to jest najważniejsze. Na pewno ciekawi jesteście, ile Cayman spalił. Oczywiście chcę w tym miejscu zaznaczyć, że nie kupiłem Caymana po to, żeby oszczędzać paliwo, tylko po to, żeby cieszyć się, mieć radość z jazdy. Ale dla ciekawskich, słuchajcie, na autostradach Cayman spalił około 9 litrów na 100 km. Właśnie w górach tam w Czarnogórze, w Bośni, gdy właśnie jeździłem tak dynamicznie, spalił najwięcej 3,8. I to nie jest spalanie, które pokazuje mi komputer, tylko po prostu po zatankowaniu samochodu, po przejechaniu kilometrów, po odbiciu pistoletu obliczyłem, ile spala. Pytaliście też w komentarzach pod odcinkiem o moim Caymanie, gdy go prezentowałem. Było takie pytanie, jakie ciśnienie oleju ma Cayman na zimno i na ciepło. Słuchajcie, zwróciłem na to uwagę, przyjrzałem się temu bardzo dokładnie. I powiem tak, rano po uruchomieniu, oczywiście on ma troszeczkę wyższe obroty rano, ponieważ jest na tak zwanym ssaniu, ciśnienie oleju jest 2,2 bara. Po rozgrzaniu się, gdy ma temperaturę 100-106 stopni olej, ma w granicach 1,4-1,6 bara. A w trakcie jazdy, gdy jedziemy taką prędkością autostradową 120-140 na godzinę, trzyma w granicach 2,2 bara. Oczywiście, gdy jest obciążenie i jedzie pod górę, obroty się nie zwiększają, nic się nie dzieje, ale ciśnienie oleju potrafi wzrosnąć do 3,8 bara, co jest bardzo, kurczę, no bardzo dobre. Prawdopodobnie jest tam jakiś regulator tego ciśnienia, dlatego tak się dzieje. A gdy butujemy, gdy dajemy fest gazu, ciśnienie dochodzi do 4,4 bara. O, i to jest odpowiedź na pytanie z poprzedniego odcinka. Tym akcentem kończę. Pozostaje mi wam życzyć wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.